Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Żuber. Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 na Sosnowce, na Rus... No już nie... Zaraz wam powiem na jakiej mapie. Dzisiaj będziemy siać. Będziemy siać na polu numer 14. W poprzednim odcinku na 19 sobie potalerzowaliśmy. Patrzyłem. Daję radę. Ten mały ruski, Władimirec. Także... To chyba będziemy odpinać pasy i zawodujemy trochę na... Kurczę. Załadujemy sobie na silnika nawozy. Czemu się nie da odpiąć? Halo? Okej. Okay. Się nie podświetla. Dobra. Jak sobie poradziliśmy? Odczepmy sobie dwójkę. Odpalamy. No i teraz będzie ciężko. Dobra, najpierw nawozy spróbujemy. Trzeba dobrze trafić. Od przodu będzie trzeba podjechać. Tor jest bardzo czuły, z tego co zauważyłem. O! Chyba mamy to. A, nie wziąłem obciążnika. Czekajcie. Zapomniałem o obciążniku. O, ja to dużo się opuścił. Gdzieś tutaj był obciążnik. Bez obciążnika niestety nie damy rady. Że następne sezony będziemy mieli worki, także będzie trochę łatwiej. No i zobaczymy, czy uda nam się to sypać. Idealnie. Woli. Sadzić. O, i się sypie. Zarąbiście. Ej, cały tutaj wszedł Big Pack. Nieźle. Będziemy musieli trochę tak mało realnie wyciągnąć. Mamy załadowany taki... Mamy załadowane. Tutaj niestety tego nie przeskoczymy. Przełni powoli. Strasznie przechyla. Czuć jednak tą wagę. Będę musiał jednak obrócić, bo tak się nie nasypie. No chyba jednak tak. U. To jest chyba dużo cięższe niż nawozy. Zobaczymy w ten sposób. Nie też. Normalnie wtedy obrócimy. Ej, ale podała mi się jedna rzecz w tym MTZ-cie. Często jak jest. Tak zrobię z przedniego napędu. To jest na takiej zasadzie. Czekajcie, może coś trzeba kliknąć. Może tutaj trzeba wsiąść po prostu. O!
Tutaj trzeba kliknąć. Dobra. Jak jest traktor bez przedniego napędu, to on po prostu jest czternapędowy, bo jest kupowany z jakiegoś ciągnika z farminga czy coś takiego i koła się kręcą te też, pomimo tego, że nie mają tą napędu, a tutaj nie ma czegoś takiego. Dobra. Tutaj, moi państwo, będziemy siali soję. I co? No, odpalamy traktor. To już będzie siało? Chyba nie. Nie, już będzie dobrze. Dobra. A, nie włączyłem moda, który tam daje jakieś tam coś tam. No trudno. Zapomniałem. O kurde, patrzcie. Ruski radzi sobie wyśmienicie z tym. To jest wąski ciemnik, dlatego. Dlatego tam nie ma większego problemu. Czekajcie, może da się wyłączyć to? K-Pad 7. Da się to wyłączyć? Jak to się wyłączy niby? Chcę, żeby to pikanie wyłączyć. Tak nie korzystam z tego prosi coś tam. Nie wiem, dlaczego włączyłem tego moda. Ojejku. Dobra, będziemy musieli wytrzymać jakoś. Chciałbym się odnieść do komentarzy. Do jednego od Smolka17, którego pozdrawiam. To jest jeden z pierwszych moich widzów na kanale. Że akcja ma być na Białorusi. Fajny pomysł, tylko że... Za dużo maszyn nie ma takich, żeby pasowały na Białoruś, w sensie modów. Ja bym optował, żeby jednak to były polskie. O, dlaczego by Białoruś, ten Władimirec i Białoruś, ten MTZ nie mogłyby być w Polsce i wszystko mogłoby być w sumie. Taki tylko start ruski, żeby było trochę inaczej. To też by było spoko, możecie napisać mi. Jeszcze zaczekamy z decyzją do końca. Druga sprawa jaka jest? Aha, drugi komentarz, który chciałbym się odnieść, AgroKuba, który stwierdza, że kto teraz gra w 17, ja gram już w 19. To graj sobie, życzę powodzenia. Tylko zanim zaczniesz grać w 19, to zobacz jak się pisze już. Na razie nie jest edytowany ten komentarz. Jak poprawisz, to znaczy, że przeczytałeś jak się pisze już. Pozdrawiam. Albo jak nie podoba ci się to, że gram w 17, to możesz zostawić łapkę w dół i sobie pójść do widzenia. Nie potrzebuję takich ludzi. No. Także tego. Kto chce, ogląda. Kto nie lubi 17, nie ogląda. Nikogo do niczego nie zmuszam. Także. Spoko. Sporo już zasięliśmy. Mało tego idzie. Materiału. Patrzcie.
nie włączyłem. Ale śmieszny ma hamulce ten ruski. Dźwięk jakby... Ten. Jakby co? A. Jakby miał te hamulce powietrzne, tak? Dobrze mówię? Czy tam hydrauliczne? Takie w sensie jak w tych dużych ciągnikach nowych i w tych w ciężarówkach. Bardzo ładnie wyglądają kolory farmingu z tym season, coś tam. O, mod season. Ale trzęsie się ze środka. Kurde, te działki u mnie byłyby spoko, tylko że są szerokie, a są krótkie. Trzeba kupić jakąś długą, fajną działkę. Ale to jeszcze długo. No, jeszcze trochę minie. No już prawie kończymy. Dziś już mniej więcej połowę mamy zasiano. Trochę mijaków narobiłem, ale to nic tam. A czekajcie, tutaj nie sprawdziłem innej rzeczy. Left alt S. Sieje soje 4-6. Niby za wcześnie. O kurde. Widzicie? Za wcześnie sieje. Powinienem 4-6 siać. Teraz pszenicę i jęczmień. Dobra, trudno. Będzie może, pewnie będzie mniejszy plon tutaj. Ale jeszcze do tego season mod nie jestem przyzwyczajony. Jeszcze pierwszy raz gram generalnie z nim. Znaczy sobie wcześniej testowałem, to sprawdzałem jakieś tam rzeczy. Ale żeby tak grać, to nie za bardzo. Też mam pytanie do was a propos drugiej serii. Myślałem, że trochę lepiej będzie się oglądał This War of Mine, przepraszam. This War of Mine będzie się lepiej oglądał. Niestety nie było tak. Też nie chcę za bardzo grać, bo to jest fajna gra, ale granie sobie samemu wieczorem, a nie wymyślania co tam powiedzieć. Także myślę, że nie będziemy tego kontynuować, ale mam do zaproponowania wam inną grę. Chciałbym wam zaproponować, chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na temat, co byście sądzili o GTA San Andreas. Dawno nie grałem, mam gdzieś tam w bibliotece schowaną u siebie wersję. Chcielibyście? Moglibyśmy sobie pograć. Fajnie, chciałbym sobie powrócić do młodych lat, kiedy się grało w San Andreas, kiedy to była jaka nowa gra. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy tych 10-15 lat. No. Także powiedzcie, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Powiem wam tak, może będzie przerażała was grafika, bo jeżeli na przykład... Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tak starymi produkcjami, to może was przerażać, ale powiem wam, że jest naprawdę super grywalna. Jest, fajne mechaniki są. Też moglibyście zobaczyć, jakie są
rzeczy w porównaniu, których są, których nie ma, w porównaniu do piątki, bo na przykład w piątkę na pewno znacie. Wiecie, jak tam się gra, co tam się jest, co czego nie ma. Powiem wam, że parę rzeczy jest podobnych w porównaniu z GTA San Andreas rozwiązań, które na przykład nie były w czwórce. Tak, jeżeli ktoś jest tą fanem serii i grał wszystkie, to na pewno będzie wiedział, może napisać co i jak. Ja tam nie jest fanem, dużym nie jestem, ale wychwyciłem. Naprawdę, San Andreas to klasyk, każdy powinien znać. Jeżeli ty nie znasz, to ty właśnie powinieneś najbardziej napisać, że chcesz, bo powinieneś wiedzieć. A już prawie kończymy. Nie wiem, czy dzisiaj cały odcinek poświęcać właśnie na sianie. Nie wiem. No raczej nie, no bo to tutaj będziemy. Na drugim polu jeszcze mamy. Tam chciałbym coś na słomę, żeby mieć słomę. Także. Budzik zaczął dzwonić. Nagrywam to tak, może. Nie ma real clocka. Po prostu na. A, nie tego moda włączyłem pewnie. Nagrywam to rano. Bardzo rano. Teraz w ogóle nie mam czasu nagrywania. Nie pokazywały się odcinki przez około tydzień, no niestety. Obowiązki. Będziecie musieli się uzbroić w cierpliwość, jeżeli czekacie na te odcinki. Niestety. Ja nic na to nie poradzę. Mogę obiecać, że będą ukazywać się jak najwcześniej, tylko się da. Ja też nagrywam od razu, wrzucam bez żadnego tam nie publika i tak dalej. Tylko co, to wrzucam na niepubliczny, żeby się przetworzył do tych, do tej jakości, jaką mam mieć. I włączam go od razu. Temu właśnie są takie nieregularne godziny publikacji, bo jeżeli wcześniej się obrobi, no to się obrobi wcześniej, jeżeli później, to później, tak wiadomo. I co? Skończyliśmy. Siedź soje. Wyłączamy. Odstawiamy nasze sprzęciory. Może byśmy coś zawieźli. Siewnika nie będę odpinał, bo jeszcze będę siał tutaj. Także sobie ustawię w ten sposób, żeby już tam nie kręcić. Dobra, tutaj co robimy? Tutaj odstawiamy na przyczepkę. Ej, to mało ten. Czekajcie. Robimy w ten sposób, że sobie dopełnimy, żeby już tej tego Big Packa nie męczyć. To sobie postawimy. Napełnimy resztę, żeby już tam się nie bawić z tym. A w ten sposób. Powoli. To teraz musimy tu. I cykes. Dobra, zamykamy. Bezboleśnie. Szybka akcja. Dobra, gasimy. Kombajn. Śmieszny. Pokażę wam jak... A, nie pokażę. Pięk. Zobaczycie. Przy żniwach. W sumie za niedługo będą żniwa, no bo co, tutaj będziemy mieli innego do roboty. Sobie przypniemy. Czekajcie, tutaj pasem. Taka. Poodstawiamy wszystko.
obciął. Dobra, będzie trochę krzywo. A, muszę opuścić. Czekajcie, o, teraz. Która to chyba nigdy nie odczepię w tym MTZ-cie. Ale to co tam. Brak różnicy. Ten tury dużo nie przeszkadza. Uch, dobra. Zostawiamy dwukółeczkę. Oj, co się stało z tą talerzówką? Czemu ona tak stoi? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Pewnie jak zapisywałem i wczytywałem potem save'a, to coś musiało się zrobić nie tak. O kurde, szybki jest. Coś musiało być tak. Dobra. Wiecie co? My zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Dużo mamy zboża. Już chwileczkę, to było Windows S. Nie. Alt S. O. Pierwszy, trzeci. Pierwszy, trzeci mamy słonecznik. Była najwyższą. Co i nie. Co nie. Obornik. Kiszonka. Kiszonka ma stałą cenę. Złoma, trawa. Ciano. Ej, krowy nawet mają różne ceny. Widzicie? To są jaja. Dobra. W takim razie. Bierzemy przyczepkę. Pierwsze pieniążki trzeba będzie zarobić. Oddać ten kredyt, co braliśmy. Tak, bierzemy słonecznik. Napełniamy. Teraz wypadałoby sprawdzić, gdzie mamy cenę. Moi Państwo, na młynie większa cena, niby na elewatorze rośnie. Ciekawe. Dobra. Tak, to przyspieszymy się czas, mamy chwilkę. Zobaczymy, jak się będą ceny zachowywały. Ten elewator właśnie mnie tutaj już spada. Najprawdopodobniej elewator tutaj lepszy. Tutaj już firma transportowa też zaczyna spadać. Ej, na wiejski elewator zbożowy jest najwyższy i tak. Nie zauważyłem. Dobra, to wieziemy na wiejski elewator. Dobra. Jedziemy. Ej, jak śmiesznie się usypało. Kieruneczek. Strasznie blisko, myślałem, że gdzieś fajnie daleko pojedziemy. To czymś będzie można pogadać, ale no niestety trochę pieniążków wpadnie. Oddamy trochę kredycik. Resztę to zobaczymy, co się uda kupić. Że mam kilka maszyn właśnie do kupienia. Przede wszystkim zbioru zielonek. Też jakieś malutkie pole na łąkę chciałbym kupić. I możecie mi powiedzieć, które by najlepiej pasowało na łąkę. Macie tutaj numerki, piszcie. Liczę na Smolka, bo Smolek ostatnio dodał 4 komentarze. Fajnie. Cieszę się, że są takie osoby aktywne. Oj.
propos tego pola, to nie wybierajcie 23-25, bo to są super pola, ale mierzmy siły na zamiary. Nie mamy dużo pieniędzy, także musimy trochę się wstrzymać. Dobra? 23 tysiące. O, skoro już tu jesteśmy, to może zrobimy misję na tym polu. Czy będą jakieś dostępne? Planter. Chciałbym jakąś... Nie ma misji. Chciałbym jakąś właśnie starą maszynę robić, a nie nowymi ciągnikami. Także później zaraz zajedziemy i poszukamy sobie jakiejś misji fajnej. Trzeba właśnie zarobić pieniądze, żeby było na te kupno maszyn i wszystkiego. Tylko też jakoś szybko, bo już odcinek jest wystarczająco długi. Nie ma co. Jednak dobrze, że daleko nie pojechaliśmy, bo już bym mnie z remisji nie zrobił. A co tutaj się świeci? Halo, ja włączyłem na młyn. Skręcamy. Przyczepkę gasimy. Zobaczmy. Jakieś malutkie pole sobie zrobimy. Mamy buraka. O! Co jak fajny zestawik będzie. Ej, taki Fergusonik byłby super. Ej, a po co tutaj obciążnik, jak ja nie mam tego? Żadnego tuza. Ej, taki Fergusonik byłby super. Bomb też muszę chyba podłączyć, co? No. Ej, taki Fergusonik. Ej, powiedzcie, co byście chcieli, czy byście chcieli takiego? Może... Może z przednim, co? Ej, fajny byłby. Ale to jeszcze trochę. Ej, strasznie szybko będzie to miejsce zrobione, patrzcie, już 1/4 progresu. Myślę, że teraz na koniec każdego odcinka właśnie jakaś misyjka będzie wpadać. Jakieś zleconko. Coś tam do roboty. Na malutkich polach, żeby to było szybko. I też nie chcę nowymi maszynami robić, póki sam nie mam takich. Powiedzmy, że nie chcę, bo nie umiem jeszcze, nie znam się na nowych maszynach. Jakimś Fergusonem starym to mogę robić. No, super sprawa. Ej, fajny taki zestaw jest. Nie wiem, czy może z kabiną bym chyba wolał, ale... Kurde.
Ej, już będzie ostatni przejazd. Strasznie szybko nam to poszło. A, pamiętam zawsze to na tym polu. Tutaj był problem. No, trzeba było idealnie wszystko zrobić, bo misji nie zaliczało. No. Że jak był mały ominek, to już nie zaliczało misji. To pamiętam. Nie wiem, czy to było z jakimś innym chyba, inną rzeczą tutaj robiłem, ale czy to tak będzie tutaj z tym nowicą? No nie wiem. Jak tak, to słabiutko. Może nie. Dobra, nie, jednak to nie było. 1000. No, liczymy trochę więcej. Tutaj co się trafi? Nie chcę takimi nowymi. Nie chcę takimi nowymi. Dobra, dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subika. Napiszcie komentarz. Trzymajcie się ciepło. Cześć.